Afryka! Afryka! Afryka Kalnika! Wszyscy nasi! To prawda! Ja mam Afryka! Kalnika! Ja mam Afryka! Kalnika! Ja mam Afryka! Słowaka! Afryka! No! Słowaka! Afrykę. I to jest nasz prawdziwy hołd dla tego podróżnika. Mam nadzieję, że wszyscy staliśmy się w jakiś sposób lepsi i czegoś się od niego nauczyliśmy. Myślę, że było się czego nauczyć od tego podróżnika. Będziemy się starali cały czas mu dorównywać. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym wspólnym dziele. Dziękuję szkole imienia Kazimierza Nowaka. Dziękuję wszystkim uczestnikom sztafety, też jako uczestnik tej sztafety. I co? No i to już jest koniec pewnego etapu, ale myślę, że każdy zachowa sobie w sercu i w pamięci to, co przeżył, to, co jest związane z tą postacią, która w jakiś sposób ożyła, myślę, dzięki naszej wspólnej podróży. Dziękuję wszystkim bardzo i o 10:00 widzimy się na ulicy Lodowej, gdzie Kazimierz Nowak wrócił po swojej podróży. Brawa dla Kazika! I nad kawą, więc jak ktoś jest niedokofeinowany, proszę sobie się poczęstować. Był chyba wielki. W Algierii był. To jechał do mety. Jako jedyny. Ale będzie się jechało? Ja i mój kolega Kazik. Oczywiście. Dziękujemy za kawę. Etap Libia, Algieria na przykład. Nowaka! Afryka? Nowaka! Afryka? Nowaka! 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 Tutaj taka symboliczna wiązanka. Dominiki, pan załatwiłam ze 3-4 osoby do pana wypłaty. Szanowni Państwo, mamy przyjemność
reprezentować Radę Osiedla Święty Łazarz, jednostkę pomocniczą miasta Poznania, która na tym terenie tutaj działa. Na samym początku chcieliśmy Państwu pogratulować wspaniałego wyczynu związanego z przebyciem tego szlaku, który pokonał Pan Kazimierz Nowak. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w prezentacji książki Pana Łukasza Wierzbickiego dotyczącego właśnie tej podróży, którą Pan Kazimierz odbył. I w wyniku między innymi tej prelekcji jedna ze poznańskich szkół, zespół szkół z oddziałami sportowymi, to jest konkretnie osiedle pod Lipami, przyjęła go jako swojego patrona. Także myślę, że postać niezwykle pozytywna, może być wspaniałym wzorem tutaj dla młodzieży. I również my jako społeczność lokalna podejmujemy działania zmierzające już do upamiętniania osoby Pana Kazimierza Nowaka i w takim wymiarze materialnym, ale poprzez być może tablice, ale również i po to, żeby organizować pewne imprezy właśnie jemu poświęcone przede wszystkim z udziałem naszych młodych mieszkańców. I myślę, że na ten temat kilka słów Pani Maria Łazarz. Bardzo proszę. Mogę tylko dodać w imieniu Rady Osiedla, że już od kilku lat organizujemy takie konkursy, czy nawet rajdy śladami Nowaka, między innymi w trakcie Dni Łazarza. W tym roku także zaprosiliśmy środki na taką imprezę i chcielibyśmy oprócz tego zafundować szkołom łazarskim tą właśnie książkę Polska Nowaka, żeby wszystkie młode osoby mogły zobaczyć i ten pozytywny wzorzec wcielać w życie. Szkoda, że nie udało nam się na Łazarzu zatrzymać go jako patrona, ale na winogrody nie jest daleko, można pojechać rowerem. Także poza tym wyzwaniem dla nas to dzisiejsze spotkanie jest i tu już byśmy rozmawiali, żeby ufundować jednak tablicę na tym budynku, bo obserwujemy tutaj na przykład w tej chwili, że jak stoi ten na rowerze Nowak, to każdy zatrzymuje się, a tak kiedyś słyszałem, ale nie wiedziałem, że on tu mieszka. I właśnie warto to przypomnieć, warto to upamiętnić, jakąś trasę rowerową wymyśleć, żeby można było tutaj zahaczyć o trasa ten, rowerowa o jest w tej książce już także, Kazimierza Nowaka. Także myślę, że nam się uda to zrealizować i zobowiązujemy się do jakąś tablicy, na pewno Rada Osiedla postara się tutaj fundować. Gwary Poznańskiej. Na Łazarzu również mieszkał Henryk Zygalski, jeden z trójki kryptologów. Znany malarz Leon Wyczółkowski, no i teraz do tego grona zasłużonych osób dołącza Kazimierz Nowak. Między innymi dzięki Państwa determinacji i zaangażowaniu, za co raz jeszcze też jako przedstawiciele tejże społeczności dziękujemy. O, za kilkanaście minut, dziękujemy bardzo wydawnictwie Sorus i Państwu Szmajdom za podjęcie tego ryzyka, wydanie książki o Nowaku, która wiadomo na początku zupełnie nie cieszyła się popularnością. No pytaliśmy, to było 152 strony, bo Łukasz Wierzbicki w archiwach tylko znalazł tak mało materiału, przygotował. Nikt o nim nie słyszał, nikt nie wiedział, ja też nie wiedziałam. A dzisiaj my wszyscy o nim wiemy. 6 lat w ogóle bardzo słabo się przygotowała, a potem dopiero bum. Tak. I dzięki Maciejowi Paskie, muszę to powiedzieć, dzięki Kapuścińskiemu, który odsłonił tablicę i dzięki temu właśnie, że odsłonił tablicę, to się wszyscy zdziwili, kto to jest ten Nowak, skoro taki Kapuściński przyjeżdża na dworzec, do Poznania. I wtedy media się zainteresowały. I odnalazła się rodzina, odnalazły się materiały i dzięki tym materiałom mogła sztafeta podążać dokładnym szlakiem Kazimierza Nowaka, bo w tych materiałach znalazły się listy, pamiątki, takie jak pamiętnik, do którego wpisywały się różne osoby, różne instytucje Nowakowi. I dzięki tym drogowskazom sztafeta właśnie Afryka Nowaka miała taki kierunkowskaz dokładnie, gdzie i jak podążać i kogo pytać o poszukiwanie tych szlaków. No i także takim małym uczestnikiem też się czuję, ale takim pozostającym w Poznaniu. No to bardzo dziękujemy, bo gdyby nie ta książka, no to nie byłoby nas pewnie tutaj. I to była ta kolejność. I ta kolejność była, tak. No ale wy już dalej, to wszystko pójdzie już.